Słuchajcie, redakcja tutaj obdarzyła mnie zaszczytem omówienia skutera Kymco Downtown 350 nowego i pomyślałem sobie, że chyba nikt tyle na świecie nie wie o tych skuterach, co tutaj nasz kolega Darek Borowicz, który zajeżdża już kolejnego Downtowna. Ile ty masz ujechane takim skuterem? 200 tysięcy? Znaczy ten akurat egzemplarz ma w tej chwili 130 tysięcy. Poprzednio był też Kymco, ale Exciting 500. Tam było w granicach 120, czyli łącznie tymi skuterami jakieś ćwierć miliona kilometrów. No ćwierć miliona to już jest, bym powiedział, wynik taki, po którym można, wiesz, powiedzieć, że już coś się wie na temat tego skutera. To teraz powiedz mi, dlaczego Kymco? Że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi zawsze o pieniądze, tak? Czyli generalnie chodziło tutaj o to, że potrzebowałem sprzętu w miarę taniego, z dobrym, powiedzmy, dostępem do części u nas, tak? Nie to, że muszę czekać 2-3 dni na przykład na części, na sprowadzenie z innych marek, tylko coś, co będzie miało magazyn na przykład części tutaj, bo wiesz, no ja go używam na co dzień, tak? Czy tego poprzedniego. I to w dodatku do pracy, a nie do zabawy. No tak, dokładnie. O, znowu jakiś tu widzę telefon. Dobrze. Słuchaj, ty masz 300, ja mam 350. Czy jak już dorżniesz 300, to przesiadasz się na 350? Czy wtedy też prawdopodobnie zobaczę, co będzie najbardziej opłacalnym zakupem, tak? Czy te 350 gdzieś tak polecą cenowo w dół, żeby można było już 350? Czy też tego będę używał jako magazyn ewentualnie części zamiennych i będę miał drugą, taką samą na przykład sztukę. Dobrze, powiedz mi jak z trwałością takiego skutera. Znaczy, to znaczy, czy się coś, wiesz, często musisz iść na serwisy, psuje się coś, czy po prostu odkręcasz gaz i jeździsz? Bądź tak, czy często jeżdżę na serwisy? Do serwisu zaglądam raczej rzadko, większość rzeczy, które w nim robię, robię sam. Tak, czyli nie wiem, na zimę zmieniam koła na zimowe, nie opony, tylko koła zmieniam sam. Olej jak wymieniam, też sam. Co tam 6 tysięcy. Nie, raczej mi chodziło o to, że wiesz, wstajesz rano, przyciskasz guzik, a silnik martwy. Nie było tak. Nie było takiej sytuacji. Znaczy, była sytuacja, że zaczęło się odkręcać na przykład to koło talerzowe wariatora, ale no i coraz bardziej hałasowało i byłem w stanie dojechać z tym do serwisu i tam no, okazało się, że po prostu zajechało koło talerzowe wariatora. No, skuter swoje kilometry ujechane ma. Jednym słowem mówisz, że jest trwały, się nie psuje, 120 tysięcy na skuter, to się podejrzewam, rzadko w naszych warunkach polskich zdarza, to podejrzewam jeden no, z takich, rozumiem, że jesteś jego jedynym właścicielem, czy? Znaczy teraz jedynym, natomiast kupiłem go z przebiegiem 14 tysięcy bodajże. Także był prawie nowy. No. No tak, i teraz go spokojnie tutaj dojeżdżasz. Praca rzeczywiście, bym powiedział, wymagająca ciągłego szarpania się po mieście. Czy on nie jest, no bo to jednak nie jest skuter taki bardzo miejski, tylko powiedziałbym troszkę już wchodzący w kategorię maxi skuterów. Jak porównamy go później z 350, to się okazuje, że no jest sporo mniejszy jednak. Czy to jest skuter, który w mieście się dobrze sprawdza? Znaczy w mieście jako tak? Tak. Natomiast z chęcią na przykład nie porównywałem go nigdy. Porównałbym na przykład z KXCT300, który był dokładnie ten sam silnik, ale krótsza rama, mniejszy rozstaw kół. Być może bardziej zwinny byłby w korkach, ale nie ma specjalnie jakichś problemów. Rozumiem. Z poruszaniem się na ulicach. Raczej to nie jechaliście tak do końca teraz za mną, także nie widzieliście się, że spokojnie się przeciska pomiędzy samochodami w korkach. Powiedz mi Darek, bo ty nie jeździsz, rozumiem, na okrągło cały rok. Czy on zimą również się dobrze sprawdza? Latem i wiosną zakładasz opony zimowe, czy jak to wygląda? Znaczy zima i tak powiedzmy do tych minus 10 stopni to jeszcze jeżdżę na nim. Natomiast no już przy niższych temperaturach, no to niestety raczej na samochód wtedy muszę liczyć. No. Natomiast tak, bywają czasem, jak jest zimna noc, bardzo zimna, to trzeba przede wszystkim dbać o kondycję akumulatora. Nie można kupować po taniości, jeśli chodzi o akumulator akurat do tych skuterów. Musi być porządny akumulator.
czasem, nawet na porządnym akumulatorze, też bywa, zwłaszcza, że jeśli jeździ się zimą z manetkami grzanymi, to są problemy na przykład z odpaleniem go zimą. Wtedy dołączam po prostu drugi szybko akumulator na styk. Mam Lipola. Dobrze, powiedz mi, bo rozumiem, że twoja praca wymaga, żebyś szybko, wiesz, wyciągał jakieś tam aparaty czy kamerki. Rozumiem, że dlatego na okrągło jeździsz w przymocowanych mówkach, tak? Tak, żeby nie jeździć w rękawiczkach. Dobrze, powiedz mi, no bo tak, to właśnie to rozumiem, żeby nie tracić czasu na zajmowanie. Poza tym one są, tu wszyscy mówią, że o, na zimę. Nie, one są dobre na przykład na deszcz. One są wodoodporne i w zasadzie rękę, nawet jeśli leje mi, to mam suchą, tak? Dobrze, a powiedz mi, czy spada ze skutera, bo to się też czasami zdarza, czy ty zdążysz wyszarpnąć rękę, czy nie? Czy nie miałeś okazji spróbować? No właśnie nie miałem okazji spróbować. Aha, no dobrze, słuchaj, to jak... Jeżdżę od 10 lat tak po centrum, robiąc to, co robię, i nigdy się nie przewróciłem. Ani na... poprzednia osoba, owszem, gdzieś go tam zarysowała, ale pode mną się nigdy nie położył. Dobrze, rozumiem. Słuchaj, powiedz mi, no to jeszcze takie pytanie zwyczajowe. Kimko się chwali chyba spalaniem rzędu 3,5 litra. Mniej. No właśnie, ile on spala... 3,03 ostatni pomiar. 3,03 w takiej dosyć... tak, w miejskiej jeździe, ale ja nie jeżdżę zero-jedynkowo. Większość użytkowników skuterów, to co widać na mieście i to co jeżdżą, to jeżdżą zero-jedynkowo, czyli albo gaz w pełni odkręcony, albo w pełni zakręcony. No u mnie jednak jest, manetka chodzi płynnie. Teraz jak jechałem, to w zasadzie nie przekraczałem 5,5 tysiąca obrotów, tak? Normalnie jak odkręcisz do końca, to masz tam powiedzmy 7,5, możesz tak go dociągnąć. Ale w zasadzie tak jak jechałem, to po mieście powyżej 5,5 tysiąca nie przeciągałem obrotów. Nie ma sensu. Rozumiem, dobrze. Słuchaj, no przebieg rzeczywiście tego skutera, bo będę tego wracał, imponujący. Rozumiem, że naszym czytelnikom, oglądaczom i słuchaczom w razie czego jesteś w stanie tego rodzaju skuter polecić jako pojazd jednak trwały bardzo. No... jak sami widzicie, no tutaj jest, to robimy na pierwszym cylindrze ten przebieg, to tutaj nie było remontu silnika. Jedyne co musiałem, to co faktycznie serwis w którymś momencie musiał zrobić, to elektryka nie jest najwyżej punktowana, jeśli chodzi o te pojazdy. Nie wiem jak u ciebie, czy jak w tych 350-kach, ale na przykład zarówno w tych, jak i w Xightingach, tych 500-kach potrafią lecieć na przykład regulatory napięcia. Tu jest drugi regulator napięcia już. W poprzedniej sztuce też raz musiałem wymienić. W tej sztuce jeszcze został wymieniony, bo też się tylko na odległości około 2 lat przepaliła cewka statora, tak? Czyli uzwojenie. Dobrze, 350, 30 koni. 300? Nie wiem, 28. Czyli chyba różnica jest niewielka. Nie, niewielka. No właśnie, bo jak zauważyłem, ostatnio tam dużo testujemy pojazdów klasy 300 cm, no to tak moce 30 koni to są jakby, no tak, ani dużo, ani mało. Tak jak powiedzmy pojazd ma z 325, to już to się mówi, że mało. Jak ma 35, to także już całkiem sporo. Moi drodzy, przyjrzyjcie się teraz. Tomasi to jakoś może zręcznie pokaże oba te skutery. Ja jestem ciekaw na przykład, ile tych koni na przykład w tym silniku pozostało w tej chwili. Tak? Tak? On miał teoretycznie 28. W tej chwili nie mam pojęcia, po takim przebiegu, po 130 tysiącach. No może tych rzeczywiście, może tych 28 nie mieć. No niemniej, jak widać, ta różnica w no i tak mocy... się zbiera, przed autami się zbiera na każdych światłach, no to prawda, to nie ma problemu. Tak patrząc na oba te skutery, rzeczywiście przyrost masy jest, no powiedzmy masy, to nie wiem, gabarytu bardzo duży. Natomiast jakby też Kimco 350 Downtown no nie jest w stanie się wyprzeć swojego przodka. Jakby tak po kształtach widać, że to jakby z jednej rodziny pochodzą te pojazdy. Ja też jestem zauroczony tą 350, powiem szczerze, mimo że ja to wolę raczej skuterki, bym powiedział, do miasta. Moja teoria jest taka, że im mniejszy gabarytowo, tym lepiej. Natomiast no, 300 cm i te 30 koni to byłoby super, jakby upchnąć w jakiejś małej karoserii, ale tutaj
okazuje się, że tym też się da w miarę zwinnie przez miasto przemykać, tak? No dlatego mówię, był taki mniejszy brat od niego, KX CT300. Dokładnie ta sama konstrukcja, ale z mniejszym silnikiem. Mniejsza, bardziej zwarta. Taka, że siedziałeś na nim bardziej wyprostowany jak na krześle. Rozumiem. Darek, nie zabieram ci więcej czasu, bo widzę, że tu do roboty cię pędzą. Słuchaj, dzięki, że poświęciłeś nam chwilę czasu i za pokazanie swojego fajnego skutera. Cześć! Spoko.